A z kim będziesz miał to spotkanie w szkołach? Witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu dotyczącym bardzo popularnej aplikacji, szczególnie wśród młodych ludzi, aplikacji TikTok. Gościmy dzisiaj osoby, nauczycieli, edukatorów, którzy wykorzystują TikToka w swojej pracy. Witamy Samantę Dryję-Zabielską, Dawida Stanasiuka i Darka Naporę. No, opowiedzą nam za chwilę trochę o tych swoich doświadczeniach z tym narzędziem komunikacji, narzędziem tworzenia, narzędziem budowania relacji z uczniami też pewnie. Ja tak od razu tutaj sygnalizuję, że jeśli prowadzę na przykład szkolenia dla nauczycieli, to dość często słyszę, że młodzież nic nie robi, tylko korzysta z YouTube'a, gra w gry i siedzi na TikToku, i to jest raczej trochę pejoratywnie pokazywane. Nie dostrzegają dorośli bardzo często zalet, jakichś pozytywów korzystania z takich aplikacji. Dlatego chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali to odczarować. Dlatego zaprosiłem osoby, które odczarowują TikToka, które z niego korzystają, które także za jego pomocą docierają do uczniów. Słuchajcie, jeśli oczywiście macie na to ochotę, nasi drodzy widzowie, udostępniajcie to wideo innym na różnych grupach nauczycielskich, żeby pokazać, w jaki sposób można to fantastyczne narzędzie wykorzystać. I zaczniemy od takiego standardowego pytania, które aż tutaj przychodzi pierwsze na myśl. To jest pytanie, jak to się stało właściwie, że zaczęliście używać TikToka, że sięgnęliście po tę aplikację, która nie zawsze ma dobrą opinię i się znaleźliście w tym miejscu. Nie ma tutaj hierarchii, kolejności. Kto pierwszy się zgłosi, jak w szkole, ten zaczyna. Okej, nastąpiła cisza. Do Samanta. Zacznę, jak się już zgłosiłam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Samanta Dryja-Zabielska i jestem nauczycielką aktualnie od września nieaktywną ze względu na mój stan zdrowia. I właśnie ze względu też na ten mój stan zdrowia zaczęłam się zgłębiać w TikToka. To było na początku czerwca i początkowe podejścia kilkudniowe były bardzo dla mnie nieudane, jak to bywa z tą aplikacją, ponieważ TikTok musi wyczuć nasz algorytm, zobaczyć to, co lubimy, żeby pokazywać nam treści, które są do nas skierowane. I kiedy mi się to udało, czyli przetrwałam tych pierwszych kilka trudnych dni, to zaczęłam obserwować ludzi, właśnie edukatorów, to dla mnie było bardzo ciekawe, innych nauczycieli. Ale pierwszą taką osobą, która w ogóle mnie zachęciła do TikToka i przekonała mnie do tego, to była blogerka Ania Maluje, która działa też na TikToku i mówi tam głównie o prawach ucznia. Więc skoro uznałam, że skoro taka blogerka jak Ania wykorzystuje TikToka do mówienia o bardzo ważnych sprawach, to stwierdziłam, że ja też tam mogę znaleźć jakąś swoją przestrzeń i ku mojemu zaskoczeniu znalazłam też tam moich wtedy jeszcze obecnych, teraz już byłych uczniów i właśnie dzięki TikTokowi mam z nimi kontakt. Czasem piszemy do siebie komentarze, wiadomości, więc dzięki temu czuję, że nie straciłam jakby relacji ze szkołą, przynajmniej od tej strony, która dla mnie była najważniejsza, czyli od strony ucznia, uczennicy. Więc tak to wyglądało u mnie. Dzięki wielkie. Dawidzie,
To w moim przypadku początek z TikTokiem wziął się z tego, że jak się zaczęła pandemia w tym roku, to przestałem pracować tak naprawdę, bo ja oprócz tego, że teraz od września uczę w szkole, to wcześniej, i wciąż to robię, ale wcześniej głównie zajmowałem się taką edukacją dodatkową pozalekcyjną. Uczę dzieci programowania, elektroniki, robotyki, takich tematów. I w marcu, jak proponowałem jeszcze moim klientom, rodzicom i dzieciakom zajęcia online zamiast tych stacjonarnych na żywo, no to nie było takiej otwartości, jaka jest teraz. Teraz już się spotykamy online, to jest dla wszystkich w miarę normalne, ale wtedy raczej ludzie nie chcieli i brakowało mi po prostu marzec, kwiecień, te dwa miesiące kontaktu z dzieciakami przede wszystkim. I właśnie tak na przełomie kwietnia i maja zacząłem się zastanawiać, gdzie tego kontaktu mogę szukać. TikToka używałem jako odbiorca przez jakiś czas wcześniej, żeby troszeczkę ten TikTok zrozumieć, jak jego algorytm działa, co tam właściwie jest sens publikować, czy to jest w ogóle miejsce dla mnie. No i właśnie w majówkę na przełomie kwietnia i maja odważyłem się, wrzuciłem pierwsze filmy, postawiłem na druk 3D, bo wiedziałem, że to jest temat, który ludzi mimo wszystko wciąż bardzo pasjonuje. Mówię mimo wszystko, bo ja jestem z nim tak obyty od wielu lat, że wydawało mi się, że to już się wszystkim przejadło. No ale jednak no nie każdy ma drukarkę 3D w domu mimo wszystko i te filmy, które wrzucam, spotkały się z takim dość dużym odbiorem. No i te endorfiny we mnie gdzieś tam też zaczęły działać. W sensie ja tam momentami milionowe wyświetlenia osiągam tymi moimi filmami i jakoś tak ten czas, kiedy nie pracowałem od marca do września, czy właściwie od maja do września, TikTok mi troszeczkę wzbogacił właśnie tym, że miałem ten kontakt z młodzieżą w takiej formie. Dzięki. No i Darku. Tak, no ja na wstępie muszę wyjaśnić, że tak nie do końca jestem nauczycielem, bo ja raczej myślę o sobie jako o przedsiębiorcy i to, że przy okazji jedną z części tej mojej działalności gospodarczej jest prowadzenie zajęć językowych, no to wylądowałem tutaj jako nauczyciel. Natomiast no nauczasz w jakiś sposób. Wiesz co, w ogóle ja to się z tym słowem nauczać nie za bardzo czuję. Pytanie, czy się da kogokolwiek, czegokolwiek nauczać. Jeszcze może przejdziemy do tego kiedyś tam później. No w każdym razie ja trafiłem na TikToka z bardzo prozaicznej przyczyny, to znaczy zwykłego marketingu, którym mnie po prostu zafascynowała w 2018 to bodaj było, czyli kiedy to jeszcze funkcjonowało jako Musical.ly i tam gdzieś, już nie pamiętam, w maju czy w czerwcu oni się zrebrandowali, znaczy byli kupieni przez Chińczyków i zrebrandowali się na TikToka. No i ja mniej więcej wtedy zobaczyłem filmiki, które nagrywała Kasia Nosowska w ramach promocji swojej książki. Jak ona się nazywała, a ja żem jej powiedziała. I no kurczę, jak zobaczyłem 50-letnią babę, która po prostu no miała taki fan z tego, co robiła w tych mediach społecznościowych. I no ja do tamtej pory myślałem sobie, że w ogóle media społecznościowe to jest nowotwór na ludzkości. W ogóle nie chciałem nic wspólnego z mediami społecznościowymi. Natomiast no ta jej boomerem byłeś. No dokładnie, dziaders jak się ma. Więc właśnie koło tego 2018 zapisałem się na jakieś takie szkolenie tam 13-dniowe najpierw z Face'a, no a jak już się ten TikTok pojawił i wszyscy zaczęli o nim gadać, no to i się do TikToka zapisałem. No i tak się tam pojawiłem pierwszy raz. Potem mi skasowali jedno konto, które było już w ogóle rozdmuchane, tam kilkadziesiąt tysięcy followersów. No i potem się obraziłem. Co robiłeś, że ci skasowali? To jest ciekawy temat. Robiłem to, co myślałem, że się robi normalnie w mediach społecznościowych, co ludzie robią na Instagramie, co ludzie robią na Fejsie, takie typowo parentingowe klimaty, no nie? Czyli bąki bawiące się na łące. Akurat ten filmik, za którym mi zupełnie skasowali konto, że już go nie mogłem odzyskać, był z basenu i była moja córeczka w kostiumie, żeby było jasne, ona nie była na golasa, natomiast na TikToku jest mega, mega taka strict policy, jeżeli chodzi o dzieci. I ze względu na to, że było tam dziecko na filmiku, to usunęli mi to konto i już było nie do odzyskania. Tam oczywiście pisałem odwołania, ale bezskutecznie. No i potem na pół roku się obraziłem na TikToka, byłem wściekły jak nie wiem co, że tyle roboty jak krew w piach, no i po pół roku to
to było gdzieś tak jakoś na w połowie zeszłego roku znowuż sobie założyłem to konto, no i dziubię dalej coś tam. Mm-hmm. To tak za wygląda moja TikTokowa historia. Za chwilę opowiecie właśnie, co dziubiecie, jak dziubiecie i jak docieracie do młodych, ale tutaj no ciekawa ta obserwacja twoja, że TikTok ma tutaj pewne zasady, przestrzega ich. Jeżeli ktoś się niepokoi o to, że dzieci będą wrzucać bez opamiętania różnego rodzaju filmiki, no to jest tutaj taka informacja, że TikTok też może zaingerować i pewne filmiki może usunąć i to nie jest taka anarchistyczna platforma, gdzie właściwie można wszystko, tylko są pewne zasady, są pewne reguły. Okej, słuchajcie, no to opowiedzcie, co robicie na TikToku, w jaki sposób docieracie do młodych ludzi, jakie treści tam wrzucacie i jakie może macie przesłanie, jaka idea się za tym kryje. Może Dawid, tak będziemy zmieniać kolejność. Dobra, urozmaiceni. Tak jak już powiedziałem, zacząłem głównie stawiając na druk 3D i to są takie rozrywkowo-edukacyjne filmy pokazujące trochę, jak tworzę różne rzeczy, różne projekty, jak je drukuję. Czasami to jest dla mnie takie najniższe, jeżeli chodzi o koszt czasu i energii. To jest po prostu film, że nagrywa się, jak drukarka 3D drukuje jakiś obiekt i potem po prostu pokazuje ten obiekt, jak on wyszedł, nawet bez żadnego komentarza dodatkowego czy coś w ten deseń. Ale mam jakieś takie swoje serie, w których więcej gadam, w których opowiadam troszeczkę o samych technikaliach i tak dalej, i tak dalej. Czasem to przeplatam troszeczkę robotyką, elektroniką, programowaniem, takimi treściami, ale one się dużo gorzej klikają, w sensie takich świetlnych pod nimi zawsze mam dużo mniej. Jednak ten druk 3D jest dużo popularniejszy i jakoś tak naturalnie przez to mnie do tego chyba bardziej ciągnie. Poza filmami ja też robiłem na samym początku szczególnie, przez pierwsze miesiące, cotygodniowe live'y. I te live'y w moim przypadku wyglądały tak, że robiłem jakiś wykład, taki popularno-naukowy, czy to o druku 3D właśnie, czy o programowaniu, czy o robotyce. Na koniec live'a udostępniałem quiz i w ramach tego quizu osoby, które pierwsze odpowiedziały poprawnie na wszystkie pytania, dostawały potem maila, którego podawały, tam trzeba było załączyć zgodę rodzica, jeżeli ktoś był niepełnoletni, no i wysyłałem jakieś tam drobne upominki wydrukowane na drukarce 3D. I to było dla mnie takie duże odkrycie, że faktycznie nie wiem, godzinny wykład na TikToku się przyjmuje, że te osoby, ci odbiorcy są w stanie tego słuchać, są w stanie utrzymać tę uwagę i wprowadzając ten drobny element grywalizacji dodatkowo no gdzieś tam to tak funkcjonuje, że oni są bardziej pobudzeni, czy jeszcze z większą uważnością tą wiedzę przyswajają, więc jak najbardziej na takie treści czysto edukacyjne, czy no, takie rzeczy też jest przestrzeń. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj mogę powiedzieć, czy dodać, chyba, że ktoś będzie miał jakieś pytania. Raczej nie. No, za chwilę zobaczyłem pytanie, też pociągnę cię trochę za język. Jasne. Później na razie takie pierwsze rzuty, co rzucacie, nie? Bo żeby tak uświadomić, że nie wszyscy wiedzą, czym właściwie jest TikTok, co tam można wrzucać, jakie są limity czasowe, jakie rodzaje treści tam są umieszczane. To jednak nie jest YouTube, tak w postrzeganiu dorosłych. No co prawda nasz prezydent też skorzysta z niego, jakby może wylansował. Już nie. Już nie. Sobie konto. Już sobie saldo mu skasowali, ale w każdym razie. To nie wiem, może przekażę głos. Jasne, czy, dobrze. W razie czego mogę dopowiedzieć te szczegóły gdzieś tam od siebie, ale... Może Darek, o. No, jeżeli chodzi o formę, to forma jest ograniczona do 60 sekund. Kiedyś to było 15 sekund w ogóle, potem doszła możliwość nagrywania 60-sekundowych filmików, więc no, to jest jakby wyjściowe ograniczenie, które wszystkie osoby, które tam są i które próbują nagrywać albo tworzyć te treści na TikToku mają. Jeżeli chodzi o to, co ja wrzucam, to no, chciałbym ukłon w stronę Dawida i tego, jak bardzo marketingowo i spójnie ta jego treść jest przygotowana i przemyślana. Ja absolutnie tego w ten sposób nie robię. Ja raczej jestem na TikToku po to, żeby sobie obserwować, czasem potowarzyszyć jakimś młodym osobom, które albo znam z realu, albo poznałem na TikToku. I to, co ja tam umieszczam, to są po prostu rzeczy, które mi sprawiają fan, albo jakoś tam uważam, że są wartościowe.
Natomiast bardzo, bardzo staram się unikać zrobienia z TikToka takiego przedłużenia klasy, no nie? Żeby, żeby nie... No, dorośli mają taką tendencję, że potrafią po prostu się wpasować z butami w każde miejsce, gdzie dzieciaki się dobrze czują. I jakbym tam zaczął robić lekcje, to bym się czuł jak taka, nie wiem, pani od fizyki, która przychodzi na mecz piłki nożnej i mówi wam: chłopcy, chłopcy, to jest w ogóle wszystko fizyka, co wy tutaj robicie. Zobaczcie, tutaj jest tam rzut ukośny, tutaj zasada zachowania pędu. Ja wam to wszystko zaraz wytłumaczę. Nie? I, no i staram się nie być taką osobą na TikToku, bo... No, po prostu mam zbyt wiele szacunku dla tego, co tam się rzeczywiście dzieje i co jest autentyczne i ja nie chcę myśleć cały czas o tym, czego tam nie ma i jak ja mógłbym pokazać tym młodym ludziom, ile, jak mogą go fantastycznie wykorzystać, żeby tam, nie wiem, ćwiczyć sobie fonetykę. Więc nie ma czegoś... nie robię. Nie ma czegoś takiego, że tak obserwujesz i patrzysz sobie, ale tam nie ma nic o pas perfect, nie? I warto, żeby ktoś coś takiego zrobił, bo oni tego nie wiedzą, więc ja tak jakbym przyszedł na podwórko do trzepaka i zaczął pytać dzieci, tak jak mówisz, a czy fajnie się tutaj bawicie, ale czy wiecie, nie, że tak. Pierwszy wiecie, co to jest powstał, za stop? Po którym roku tutaj... coś się wydarzyło, nie? Czyli taki dystans między, balans między tym, żeby być na TikToku, obserwować na żywo, co robi młodzież, ale z drugiej strony, żeby nie robić inwazji, takiego abordażu na ich przestrzeń i zacząć ich zasypywać na przykład zadaniami domowymi na TikToku, nie? Czyli To oczywiście jest pokusa, no nie? Nauczyciele mają tak, że lubią atrakcyjnie zaprezentować materiał, no nie? Że coś, co dzieciaki kręci, to ja to wezmę i użyję tego po swojemu. No mi się po prostu flaki skręcają, jak myślę, że tak mógłbym zrobić z rzeczą, która jest ich po prostu i która jest ich takim native playground. Ja miałbym tam wejść i im po swojemu porządki robić i tam... No, wymyślać jakieś ćwiczenia. Oczywiście można ich trylion wymyślić i to byłoby bardzo wdzięczne, ale no ja mam jakiś wewnętrzny opór, który nie pozwala mi na to. Dzięki. Samanto, czy ty zadajesz zadania domowe? Nie zadaję zadań domowych, natomiast wydaje mi się, że po części właśnie robię to, do czego taki wstręt ma Darek. A fajnie, że jesteś różnorodni, super. Tak, ale ja zaczęłam działać na TikToku bardziej jako aktywistka społeczna, od tego jakby zaczęłam. I moje takie główne hasło na TikToku w moim bio mam, że słucham, wspieram i uczę i bawię. I bardziej jestem tam właśnie dla uczniów, to znaczy jestem, żeby mogli mi opowiedzieć o czymś, o czym nie mają okazji rozmawiać z dorosłymi, na przykład w szkole podczas godziny wychowawczej, albo nie mają odpowiedniego wsparcia psychologicznego. I tutaj dla mnie zaskoczeniem właśnie było to, że TikTok stał się taką przestrzenią, przynajmniej w tym obszarze, gdzie ja działam, że ci uczniowie, uczennice bardzo chętnie mówią o tym, jak się czują, co im się nie podoba, czy to w szkole, czy w ogóle teraz, jak się czują w czasie pandemii. I czasem jest to jakby jedyna taka rozmowa w ciągu dnia, kiedy ktoś naprawdę ich pyta o to. Więc ja tam jestem głównie właśnie dla nich. Często też odsyłam dalej, czyli po dalszą pomoc psychologiczną, bo ja jestem z wykształcenia polonistką, a ten temat mnie zajmuje z tego względu, że sama cierpię na zaburzenia depresyjno-nerwicowe, więc chcę też ten temat jakoś normalizować w społeczeństwie. Też tutaj wydaje mi się, że przynajmniej u części też dorosłych jest ten problem, że dziecko im zgłasza, bardzo długo mówi o tym, że się czuje beznadziejnie i tak dalej, a słyszy, że właśnie, że jest leniwe, tak, że nic nie robi cały dzień, że się nie uczy i tak dalej, a tymczasem za tym mogą stać właśnie inne powody niż po prostu niechęć czy no właśnie to tak zwane lenistwo, tylko problemy o innej naturze, więc mówiąc też właśnie o tym, pokazuję młodym ludziom, że nie muszą się tego wstydzić przede wszystkim i że mają prawo prosić o pomoc. Też poruszam tematy związane z prawami ucznia. Tutaj tematy bardzo różne się pojawiają, od takich bardzo prozaicznych, czy
z tamtego roku, czyli z pierwszego zdalnego nauczania, nauczy się we wrześniu, może sprawdzić zeszyt, wystawić ocenę, albo czy od razu może zrobić sprawdzian. To są pytania takie, czasami wydają się banalne, ale ci młodzi ludzie naprawdę potrzebują odpowiedzi na te pytania. Miałam też taki cykl i do niego jakby co jakiś czas wracam, pytając o to właśnie, co się dzieje w szkole, i byłam zatrwożona tym, jak wspaniale ma się przemoc, zarówno ze strony rówieśników, jak i dorosłych. Więc to jest w ogóle ciekawe pole badawcze, dla mnie przynajmniej też, jako aspirującej młodej badaczki, więc jakby mając kontakt z tymi młodymi ludźmi, jakby właśnie koncentruję się na tym, żeby budować z nimi relacje i pokazywać im, że to, co oni przeżywają, czy co noszą w sobie, jest ważne. I przy okazji też widzę, jak w różnych szkołach mogą wyglądać te lekcje zdalne, jak to się ma do rzeczywistości, do tego, co na przykład nauczyciele piszą na różnych grupach. I jakby zestawienie tych dwóch światów czasami jest naprawdę no, fantastyczne. Bardzo ciekawe wnioski można z tego wynieść. No oprócz tego też przemycam gdzieś czasem jakieś treści merytoryczne z języka polskiego, jeśli chodzi o poprawną pisownię, i ku mojemu zaskoczeniu jest na to zapotrzebowanie. I ostatnio też uruchomiłam cykl związany z czytaniem lektur, jak można czytać inaczej, to już w oparciu jakby o to, jak sama działałam w szkole, i tutaj jakby dzielę się też, wydaje mi się, takimi prostymi rzeczami, a dla niektórych jest to odkrywcze, na przykład dlaczego mają taką krótką koncentrację uczniowie, i jak się dowiedzieli, że to może przez to, że bardzo dużo siedzą właśnie na TikToku i koncentrują się na minutę na jakimś filmiku, przechodzą dalej, to bardzo trudno im się wtedy skoncentrować na jakimś innym tekście, tak, gdzie nasza uwaga musi być wydłużona, więc też znaczy dostaję informacje od uczniów, uczennic, że jakby to, co im dostarczam, to akurat jest dla nich ważne, istotne i że takich treści potrzebują. Więc tutaj jakby po drugiej stronie jestem dodarka, ale wydaje mi się, że to też jest ciekawe, jak można zestawić te dwie różne zupełnie postawy, czy właśnie podejście do tego TikToka jako narzędzia, czy bycia właśnie z młodymi osobami. Słuchajcie, częściowo już o tym powiedzieliście, ale jeszcze chciałbym pociągnąć wątek reakcji młodych na to, że tam jesteście. Natomiast też do was mam tutaj prośbę, bo to jest szansa, jeśli nie znacie TikToka, dowiedzieć się o jakieś elementy funkcjonowania tej aplikacji. Możecie zadać tutaj wszystko, co chcecie się dowiedzieć o TikToku, ale wstydzicie się innych zapytać. Tutaj mam pełną otwartość, odpowiemy na wasze pytania, odpowiedzą praktycy. Natomiast to moje pytanie właśnie dotyczy tego, jaką macie informację zwrotną od młodzieży? Czy to jest dla nich ciekawe, że wy tam jesteście, czy może właśnie i traktują to jako rodzaj ingerencji i już myślą, jak się przenieść na jakąś inną platformę, tam gdzie dorośli nie będą za nimi chodzić i coś im wrzucać? Opowiedzcie może o tym, może jakąś ciekawą historię macie z tym związaną, że młodzi ludzie was tam zauważyli i dostrzegli. To może tym razem od Darka zaczniemy. Jeżeli chodzi o dzieciaki, takie, które w realu poznaję i oni się dowiadują, że mam konto na TikToku, to zazwyczaj reakcja jest tak, jakbym się, nie wiem, przebrał za coś śmiesznego i takiego trochę żenującego, nie wiem, świnka Pepa w różowej mini spódniczce albo co, takie no raczej... To w realu, no oczywiście się followujemy, tak, ale no, to nie jest to jakieś super entuzjastyczna reakcja. Natomiast bardzo, bardzo chętnie o tym gadają, no nie, co robią, co ja robię, i jakby tutaj ta przestrzeń na komunikację i to, co ja czerpię dla siebie, ale też dla nich z TikToka, no to jest to, że po prostu jesteśmy w stanie o tym gadać. I to w zasadzie dotyczy dowolnego tematu, czy to będzie, nie wiem, moda, czy to będą perfumy, czy to będą gry, no cokolwiek dzieciaki, twoich uczniów, twoje własne dzieci interesuje, no to ja czuję, że jest moim obowiązkiem po prostu tam z nimi być. I ponieważ jestem tatą dwójki dzieci
I oni już wchodzą powoli w ten moment, kiedy media społecznościowe będą po prostu częścią ich świata. Mój syn ma teraz niecałe 10 lat, już od ponad roku ma swój kanał na YouTubie. By the way, Stanley na porę, jakby ktoś chciał zafollowować, to na pewno będzie mu miło. I ja po prostu wiem, że jeżeli chcę być odpowiedzialnym dorosłym, który może pomagać i wspierać młode osoby, no to muszę wiedzieć, gdzie oni są, co oni tam robią. I po to jestem na tym TikToku i po to nagrywam te filmiki, po to oglądam ich filmiki, żeby wiedzieć po prostu, co tam się dzieje. No, jak nie wiem, jedziesz z dzieckiem do jakiegoś miejsca, nie wiem, supermarket czy inne centrum handlowe, no to nie wypuścisz tam 9-latka samego. I ja podobnie mam z TikTokiem, YouTube'em czy jakimiś grami online'owymi. No, po prostu nie chcę ich tam zostawiać samych. Dzięki. Samanto? To jest moim zdaniem bardzo odpowiedzialne podejście. Tutaj odniosę się do Darka. I naprawdę byłoby fantastycznie, gdyby też wszyscy rodzice tak robili, bo też obserwuję czasem, no zdarza mi się na różne konta wchodzić i mimo, że TikTok w teorii jest dozwolony od lat 13, to zdecydowanie część osób jakoś obchodzi te przepisy i mimo wszystko zakłada tam konto właśnie mając na przykład 10 lat. No i tutaj odpowiedzialny dorosły jest bardzo ważny, trzeba wiedzieć, co tam jest, bo właśnie oprócz tych wartościowych treści, czyli spotkań, możemy tam spotkać ekspertów w bardzo różnych dziedzinach, nie tylko edukatorów, ale na przykład, nie wiem, lekarzy, psychologów, naprawdę z każdego jakby obszaru działalności. I to jest też fantastyczne, bo mamy właśnie taki bezpośredni kontakt też z ludźmi z innego świata, którzy opowiadają swoją historię, więc to jest bardzo wartościowe, ale oprócz tych treści są też treści szkodliwe. I jak w przypadku właśnie małych dzieci, kiedy na filmy się pojawią, to TikTok bardzo często sam reaguje, ale wiele mogą też działać sami użytkownicy. Czyli jeśli widzimy treści, które, nie wiem, są przemocowe, czy właśnie zawierają przemoc wobec zwierząt, czy drugiego człowieka, to możemy to zgłosić i TikTok bardzo często reaguje. Czasem niestety nie zgadza się z tym, że my uważamy, że dana treść jest szkodliwa, natomiast nigdy nie przychodzi obojętnie, to znaczy można potem też odwoływać się, że no nie, ten film jednak jest szkodliwy, że może mieć taki i taki wpływ. Więc tutaj też wydaje mi się, że grupa odbiorców, grupa użytkowników też jest tak duża i tak zróżnicowana, ale też odpowiedzialna, właśnie zwłaszcza wśród tych nieco starszych, tutaj mam na myśli starszych nastolatków, którzy też interesują się pewnymi sprawami i zwracają uwagę jak na przykład na tę przemoc. Więc tutaj właśnie jakby mówię o tym, jak funkcjonuje ten TikTok, bo wydaje mi się, że to jest istotne. Bo tuż przed live'em rozmawialiśmy o tym, że bardzo dużo o TikToku mówi się w negatywny sposób i te treści się super noszą, czyli nie wiem, jakieś takie wyzwania niebezpieczne i tego typu sprawy. Natomiast zapomina się, że jest tam mnóstwo wartościowej wiedzy i odpowiedzialnych też ludzi, młodych aktywistów. Ja tutaj jakby w tym kręgu aktywistycznym się obracam i jestem naprawdę pełna nadziei, jakby widzę te nadzieje w przyszłych, młodszych pokoleniach po prostu, bo ja się spotykam tam z ludźmi no, o bardzo różnych też poglądach i czasem miewam trudne dyskusje, ale to też tutaj można i wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, że w przypadku nawet komentarzy, które są obraźliwe, też można je zgłaszać, więc TikTok mocno to kontroluje. Wydaje mi się, że bardziej chyba niż inne media społecznościowe, to znaczy tutaj takie agresywne dyskusje nie... Mam wrażenie, że one nie dochodzą do takich rozmiarów jak na przykład na różnych forach internetowych czy na Facebooku, bo tam, gdy pojawi się coś kontrowersyjnego, to potem przybiera to zupełnie
tak inną postać od tego, co autorzy mieli na myśli w dyskusji i jakby w ogóle odchodzi się od samego sedna tematu, tylko bardziej na samych, bardziej kłótni niż argumentach się koncentruje. Natomiast mam wrażenie, że na TikToku ja przynajmniej spotkałam więcej otwartych osób, to znaczy takich, jeżeli widzą, że nie zgadzają się czyimś ze mną. Miałam takiego TikToka, teraz go zrobiłam jako prywatnego, ponieważ ludziom nie chciało się czytać komentarzy, nie chciało się oglądać kolejnego TikToka, gdzie wyjaśniam jakby dlaczego uważam, że w pustyni i w puszczy nie powinno być lekturą w klasach 4-6. Z jakich powodów? Jest to temat kontrowersyjny i też w zeszłym roku była mocna, no, nieprzyjemna też akcja dla jednej z polonistek, która stworzyła petycję w tej sprawie. No i ci, co chcieli, to oczywiście posłuchali, przeczytali i stwierdzili, że no okej, że w sumie racja, jakby trochę czasy się zmieniły, mamy trochę inną kulturę, książki przygodowe inne możemy czytać, natomiast ta książka mimo swoich takich walorów warto, żeby była czytana przez bardziej dojrzałych czytelników, gdzie pewne rzeczy zauważą, tak, że można czytać po prostu na innym poziomie. Musicie mnie tak... Wejdę w słowo, ponieważ no, poruszyłaś już odpowiedź na kolejne pytanie, które chciałem zadać. Pokazałaś tutaj, że TikTok może mieć takie znaczenie społeczne, krzewienie pozytywnych wartości, otwartości i tolerancji. I chciałem, żebyśmy jeszcze właśnie do tego wrócili, kiedy zadamy sobie pytanie o to, czym dla was jest TikTok, czym dla młodych jest TikTok. Natomiast jeszcze chciałbym żeby usłyszeć od Dawida tą odpowiedź na pytanie o reakcję uczniów, o to, jak oni reagują na to, że tam jesteś, jakie dostajesz informacje zwrotne, czy na żywo też się spotkałeś z jakimiś reakcjami dotyczącymi tego, że mówisz, że masz kanał i co na to uczniowie. Tak, bo ja w niektórych kręgach uchodzę za osobę, która się wybiła na TikToku z racji tych moich zasięgów i na swój sposób tego doświadczyłem jak w tym roku szkolnym. Ja w tym roku szkolnym zacząłem tak naprawdę pracować w tej szkole, w której pracuję, w której uczę informatyki. I było to dla mnie dużym zaskoczeniem, że pierwszego dnia, jak tam prowadziłem zajęcia dla dzieciaków, to część mnie rozpoznała. I gdzieś tam część na korytarzu zaczęła mówić, ty, to jest ten z TikToka? To jest ten? Tak? No tak, naprawdę. I to było takie pozytywnie zaskakujące. Ja też, tak jak Darek powiedział, w pewnym sensie na TikToka i w ogóle też do gier, z których korzystam, czy gry, w które gram, kanały na YouTubie, które sprawdzam, czasami oglądam, to są rzeczy, które oglądają moi uczniowie. Ja te rzeczy oglądam, czy doświadczam tej kultury, że tak to ujmę, też ze względu na to, żeby ich lepiej rozumieć, żeby łatwiej z nimi budować relacje. I zawsze pytam, bo ja uczę informatyki, zawsze pytam na początku, czy mają kanały na YouTubie, czy korzystają z TikToka, bo wiem, że to są rzeczy, no w takich czasach żyjemy, że dzieciaki chcą być influencerami, chcą być TikTokerami, chcą być YouTuberami, tak jak Darka syn tutaj prawdopodobnie, albo może dla rozrywki to tylko robi. Ale właśnie jak dzieciaki mówią, te, które mnie ewentualnie gdzieś tam nie znają już z tego internetu, mówią, że one mają TikToka, ja mówię, no ja też mam TikToka. Wtedy dopiero się przyznaję, pytają, a nie wiem, jak się pan nazywa, i jak widzą właśnie tą liczbę obserwujących, bo ja tam teraz mam ponad 74 tysiące obserwujących, to robią wielkie oczy, tak się mówią, jak pan to zrobił, jak zrobić, jakby mają taką chęć wtedy uczenia się ode mnie, nie wiem, algorytmów, marketingu, tego takiego aspektu zostawania tym influencerem, że tak to ujmę. Ja też jakby nie zwracam dużej uwagi na ten wiek TikTokerów. Jak tam powiedzieliście, że TikTok jest oficjalnie od 13 lat, w ogóle live'y chyba są od 16 lat, jeżeli dobrze pamiętam. I TikTok faktycznie tego pilnuje, bo ja mam takich obserwujących, którzy mi gdzieś tam potem pisali na przykład, się pojawiali na live'ach i mi się żalili, że nie wiem, dobili w końcu do 1000 obserwujących, bo żeby móc robić live'y trzeba mieć 1000 obserwujących. Dobili do tego 1000, zaczęli robić live'y i TikTok jakby rozpoznał, nie wiem, czy algorytmem jakimś, czy człowiek to wykrył. TikTok wykrył, że ta osoba jest poniżej tego 16 roku życia i zablokował, tutaj nie wiem, dziewczynka miała chyba 11 czy 12 lat, zablokował możliwość robienia tych live'ów, więc tutaj jakby dokładam tylko cegiełkę do tej informacji, że faktycznie TikTok pilnuje i przestrzega. Też jeżeli młodsze dzieci jakieś ewentualnie publikują, to TikTok ogranicza im bardzo zasięgi. W sensie nie blokuje, nie usuwa tych filmów, ale jeżeli ewidentnie z TikToka widać, że to jest dziecko,
to ma zazwyczaj po 5 wyświetleń, po 10 wyświetleń i to są jakieś takie osoby pewnie z najbliższego kręgu, które sobie nawzajem ten film udostępniają. Nie wiem, czy to robi sztuczna inteligencja, jak rozpoznaje ten wiek, czy jakoś inaczej to jest robione, ale ewidentnie to widać, że te młodsze osoby mają mocno obcięte zasięgi na tym TikToku. No i tak jak mówię, nie zrobię z tym nic więcej, niż ewentualnie zachęcę czy poinformuję, jak potencjalnie bezpiecznie z tego TikToka korzystać. Tak? Nie będę mówić, masz 10 lat, jesteś za młoda na TikToka. Ostatnio byłem gościnnie na lekcji w drugiej klasie. No i też dzieciaki, które mają TikToka. Zaczęły mnie pytać, prosić o to, żebyśmy się nawzajem zaobserwowali. To im daje bardzo dużo radości, jak ja ich obserwuję. Mnie to nic nie kosztuje, ja zawsze obserwuję. Każdy, kto mnie poprosi, to tą obserwację ode mnie dostaje. Czasem na Instagramie do mnie piszą ludzie, typu założyłem się z kolegą o pizzę, że będziesz mnie obserwować. Ja też wtedy klikam i to jakąś tam radość tym. Zgaduję, że dzieciakom, bo to w większości chyba dzieciaki daje. Więc bardzo pozytywny odbiór, jakby raczej taka otwartość ze strony dzieci, trochę może zazdrość, bo często słyszę te pytania właśnie, jak pan to zrobił, jak tutaj zdobyć więcej obserwujących, jak się wybić na TikToku. No, czyli stajesz się dla młodych wzorcem takiego odpowiedniego prowadzenia mediów społecznościowych. Tutaj się być może trochę tak, też tak może dorzucę tutaj, że przy okazji tych moich zasięgów ja dostaję bardzo dużo, w pewnym sensie zostałem influencerem właśnie, bo dostaję bardzo dużo ofert reklamowych, w sensie, żeby reklamować różne produkty. Dzisiaj dostałem 3 maile w ogóle od takich też większych firm. No ja raczej nie reklamuję, bo to jest właśnie ten temat, który chcę poruszyć. Jakby dzieciaki też mnie pytają, skoro jest tyle obserwujących, ja potencjalnie chcę być w przyszłości youtuberem czy tiktokerem, to ile się zarabia na TikToku? No właśnie, czy na tym się da zarobić? Nie ile. Czy na tym się da zarobić? I ja im wtedy pokazuję na przykład, że spoko, tutaj dostałem propozycję, żeby coś zareklamować i z mojej perspektywy dorosłego człowieka, który ma swoje życie, który ma też swoją firmę, bo ja też jestem przedsiębiorcą, nie będę ukrywać, że tak jak Darek, ja też tego TikToka częściowo zacząłem z takim myślą marketingową, żeby to gdzieś napędzało ten mój marketing. Ale czekajcie, słowa sobie ułożę w głowie. Kurczę, zgubiłem wątek. Chciałem powiedzieć, że dostaję te zapytania i pytają cię o pieniądze. Pewnie, że nie tak, i tłumaczę ci, że słuchajcie, no jestem dorosły. To nie jest tak, że nagram TikToka, który trwa minutę i to jest koniec pracy, że to trwa minutę. Ja muszę najpierw wymienić kilkanaście maili z tą osobą, która jest zainteresowana. Musimy się dogadać. Ja muszę wymyślić kreatywnie tego TikToka. Muszę go nagrać tak, żebym ja był z niego zadowolony, żeby mi nie było wstyd. Tamta osoba musi go zaakceptować, być może jakieś poprawki, dopiero to wrzucamy, potem księgowość do tego dochodzi, ja muszę podatki od tego dopłacić, ZUS i tak dalej, i tak dalej. No i jakby nie mam problemu z tym, żeby o tym mówić. Ja, jak ktoś mnie pyta o reklamę, to zaczyna się ta moja stawka, mówię, że 2000 zł za TikToka. I żadna firma się jeszcze na to nie zgodziła. Przypuszczam, że te moje zasięgi w porównaniu do, nie wiem, 16-latka, który ma milion obserwujących, przypuszczam, że taka właśnie osoba nastoletnia, też może nie do końca czująca biznes, czy mająca potrzeby finansowe na jakimś wyższym poziomie, wycenia się powiedzmy tak wysoko. Ja przypuszczam, że właśnie nastolatki, które mają już jakieś większe niż ja zasięgi, pewne rzeczy zareklamują taniej niż ja z moimi zasięgami. I jakby nie reklamowałem niczego. Miałem jeden barter z czasopismem, ja reklamowałem czasopismo o nauce programowania dla dzieci, to czasopismo reklamowało mnie u siebie, więc to była tak tego typu współpraca, ale nie zdarzyło mi się nic zareklamować. Na live'ach, bo też robiłem live'y. Live'y, tak dopowiem, na TikToku działają w taki sposób, że osoby będące odbiorcami na TikToku mogą za prawdziwe pieniądze kupić takie wirtualne monety. I potem te wirtualne monety można na live'ie komuś wręczać. I to jest taki sposób trochę uzyskania atencji tej osoby, która tego live'a na TikToku prowadzi. I TikTok bierze około 70% prowizji. Czyli jak ktoś wyda złotówkę na tą wirtualną monetę i da mi tę wirtualną złotówkę, to ja dostaję 30 groszy potencjalnie, z czego oczywiście jeszcze muszę podatek zapłacić i tak dalej. Więc ja zawsze mówię na tych moich live'ach, jak ktoś zaczyna dawać te wirtualne pieniądze, stop, nie dawajcie, przekażcie to lepiej na jakiś cel charytatywny, bo to w ogóle nie ma sensu, żeby mi tu coś dawać, ja nie potrzebuję tych waszych pieniędzy. No i mam tam kilka dolarów, powiedzmy, na tym zarobiłem przez ten prawie rok i pokazuję właśnie dzieciakom, że tutaj robiąc live'y co tydzień, mając takie zasięgi na tych live'ach, bez robienia jakichś dziwnych rzeczy, bo są takie osoby, które trochę wyłudzają te monety na tych live'ach, na to ewentualnie też można uczulić młodzież,
bez robienia takich właśnie pewnych manipulacji czy kombinowania, żeby wyłudzić, zachęcić do dawania mi tych monet, że to są grosze, że żeby coś zareklamować to też ciężko, bo te pieniądze tak naprawdę, te stawki są dużo, dużo niższe i że ten influencer marketing, na który tak dużo ludzi liczy czy o którym marzy, to wcale nie jest taki lekki kawałek chleba. I faktycznie mam wrażenie, że te osoby, które są tym tematem zainteresowane, im się trochę otwierają oczy, jak ode mnie usłyszą. To jest bardzo cenne, co mówisz, bo zobaczcie, mamy tutaj prawdziwą lekcję ekonomii czy marketingu na żywo. Nie? Na żywym przykładzie, zobaczcie, jest taki kazus, taki case, tyle i tyle można zarobić, ale zobaczcie, jakie są wydatki, ile czasu trzeba poświęcić, monetaryzujmy to i zobaczmy, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, bo rzeczywiście młodzi ludzie czasem mają takie wyobrażenia o tych największych youtuberach, że oni tam nie wiadomo, jakie pieniądze zarabiają, być może niektórzy tak, ale pewnie głównie przez reklamę. Przez to, że lokują pewne produkty. I taka na żywo. Zobaczcie, no to zobaczmy, ile wysiłku musisz włożyć, żeby twój kanał stał się opłacalny. Co mógłbyś ewentualnie zrobić? Co masz do pokazania? Myślę, że to też jest cenne, nie? Że pokazanie, że musisz mieć jakąś historię, że nie wystarczy, że będziesz robił śmieszne miny tylko i nic więcej i będziesz liczył na masowe zasięgi. I to też może być taka właśnie lekcja tutaj też do Samanty, takiej budowania narracji, storytellingu, jakiś content marketingu, czyli co masz ciekawego do zaprezentowania. Czyli zobaczcie, może być lekcja marketingu, może być lekcja taka społeczna, tak jak Samanta mówiła, że tutaj robię akcję ważną na rzecz otwartości i tolerancji, lekcje, pojechaliśmy. Albo tak jak Darek, obserwujemy młodych ludzi, uczymy się ich. Towarzyszymy im w rozwoju przez zrozumienie tego środowiska, które jest im bliskie. No właśnie i tutaj mam to jeszcze to pytanie, które też mi chodzi cały czas po głowie, no to słuchajcie, dlaczego TikTok? Dlaczego nagle TikTok stał się tak popularną aplikacją? Dlaczego przebił Snapa, Facebooka, no może YouTube'a jeszcze nie przebił, bo jednak YouTube zawsze na tych szczytach ląduje, dlaczego nie nasza klasa i inne rzeczy? Co takiego ma w sobie TikToka? Co ma TikTok? Co młodzi w nim znajdują? Czy to jest tylko platforma do wrzucania krótkich filmów, czy jeszcze coś więcej? To już nie będę wam wskazywał, kto pierwszy, ten lepszy. To ja teraz. Dobrze. Może, bo była opowieść ekonomiczna i oczywiście media społecznościowe i ten aspekt marketingowy to jest już jeszcze level dalej. W ogóle dorośli i nauczyciele potrafią schrzanić to, co sobie dzieci zorganizują, ale jak już wejdą tam marketingowcy, to jest bankowo rozpieprzone i wychodzi z tego kupa mielona. Ja opowiem o tej takiej pozytywnej rzeczy, którą ja bardzo nie spodziewałem się zupełnie jej zobaczyć w mediach społecznościowych, a w TikToku ona jest obecna. To znaczy taka naprawdę prawie że bezwarunkowa serdeczność użytkowników. Trochę Samanta, ty o tym wspominałaś. No, dla mnie naprawdę było piorunujące doświadczenie, kiedy zobaczyłem, jak bardzo jest dużo osób niepełnosprawnych na TikToku. I do takich naprawdę bardzo niepełnosprawnych, których ja nigdy w życiu tak zdeformowanych ciał nigdzie nie widziałem. Natomiast na TikToku oni znajdują dla siebie miejsce, w którym są akceptowani w tym, jacy są, bez tego wszędobylskiego hejtu, w którym szkoła, jak wiadomo, a szczególnie dla osób, które nie pasują do środowiska szkolnego, przoduje. No, też Samanta mówiłaś o tym, jak tej przemocy jest wciąż tam bardzo dużo. I co ciekawe, nie tak poważną historię, ale jednak związaną właśnie z bardzo nietypowym wyglądem miałem osobiście w jednej ze szkół demokratycznych, w których pracowałem. Już teraz nie jest demokratyczna, ale kiedyś tak się nazywała. I tam jedna z dziewczyn nie miała włosów. I ona do szkoły przychodziła zawsze albo w peruce, albo w czapce, albo w jakiejś takiej chuście. Natomiast na TikToku, kiedy nagrywała swoje filmiki, robiła to zawsze bez żadnego nakrycia głowy. I ja jej właśnie zapytałem, słuchaj, no ale kurczę, czemu tak? No wiesz co, nie wiem, no tam to nikomu nie przeszkadza, że tak chodzę, a tutaj to wszyscy by zaczęli zaraz gadać. I coś w tym jest, że rzeczywiście, że ten TikTok jest naprawdę taki
teflonowy, jeżeli chodzi o to, jak bardzo daleko możesz być niedopasowany do społeczeństwa, do otoczenia, jak bardzo nie byłbyś dziwny, to tam znajdziesz akceptację. No i ja wiem, że to nie jest fajne, że dzieciaki szukają tej akceptacji na TikToku, no tylko pytanie, czy my jako dorośli, rodzice, nauczyciele, szkoła jako instytucja dajemy przestrzeń na bycie nietypowym, niedopasowanym, wyjątkowym? No i pewnie odpowiedź brzmi nie. Ale jeszcze tutaj nie skończę, nie postawię kropki, bo ta nietypowość i ta taka opiekuńczość TikToka, jeżeli chodzi o dbanie na przykład o dzieciaki i te standardy, których oni pilnują, w pewnych aspektach są rzeczywiście uspokajające dla dorosłych. Także no, nie może się tak stać, że dziecko trafi tam do filmiku na przykład na Golasa, tak? Co teoretycznie mogłoby się na przykład na Snapchacie wydarzyć, bo TikTok momentalnie to usunie. Natomiast znowuż tutaj wracamy do tych majstrów od marketingu, że niestety TikToka bardzo dobrze ogarnął przemysł porno i rzeczywiście takich treści, które są produkowane z bardzo dużą taką wrażliwością na ten algorytm TikToka, na to, jak daleko można się posunąć, żeby tych zasad TikToka nie łamać, no, mają po prostu dopracowany do perfekcji i te treści rzeczywiście, one często są otagowane tam 18+, i te konta często są otagowane 18+, i prawdopodobnie te najmłodsze dzieciaki nie dostaną w swoim feedzie takich filmów, no ale to znowuż wymaga obecności jednak dorosłych, bo no, wracam do tej samej paraleli. No, w centrum handlowym będzie sklep z zabawkami, ale obok niego może być sex shop i zostawianie tam dziecka bez opieki jest po prostu nieodpowiedzialne. I dlatego ja uważam, że wszyscy dorośli, którzy mają dzieci albo opiekują się dziećmi, powinni towarzyszyć dzieciakom w tym, co na tym TikToku się dzieje i od czasu do czasu zerknąć na ich telefon i pooglądać wspólnie filmiki, choćby po to, żeby zobaczyć, jak ten algorytm dopasowuje do naszego dziecka te treści, które mu się wyświetlają. Mhm. Algorytm w ogóle TikTokowy to jest długa historia, tam wszyscy zachodzą w głowę, jak te filmiki trafiają do poszczególnych osób, w jaki sposób te boty są tam puszowane. Tak, nie, no to wiesz, to są normalnie całe teksty o tym, jak to zrobić, żeby twój filmik trafił do większej liczby osób. I co ciekawe, to jest zupełnie, wygląda na to, że to jest jednak zupełnie inny mechanizm niż Facebook, YouTube czy Instagram, gdzie jednak kluczowa jest ta twoja społeczność i liczba followersów. Tutaj może się zdarzyć tak, że masz 30 followersów i nagle twój filmik trafia do miliona osób, bo tak bardzo był popularny wśród odbiorców. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te potrzeby dzieciaków, to no, ja aż mam ochotę, wiesz, otworzyć listę potrzeb NVC i przelecieć przez radość, bycie sobą, interakcje z ludźmi, no po prostu wszystkie możliwe, na wszystkich możliwych poziomach TikTok te potrzeby zaspokaja. Mhm, super. Czyli okazuje się, że TikTok także na te potrzeby społeczne mocno odpowiada. Nie tylko takie uznanie typu kliknij mnie, zobacz mnie, ale powiedziałaś o tej tolerancji, o akceptacji, otwartości, możliwości bycia sobą i jakiejś takiej empatycznej komunikacji, co no pewnie pierwszy rzut oka czy pierwszy słuch nie przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o TikToku. Przynajmniej części dorosłych takie skojarzenia nie są bliskie. A jednak są algorytmy i są pewna linia. No to zainteresowało mnie to, co powiedziałaś o tym, że to jest troszkę inaczej niż na Facebooku działa i też pewnie pewne inne mechanizmy trzeba wykorzystać do budowania społeczności. Ja jestem bardziej Facebookerem i Facebook jest taką moją przestrzenią i tak się zastanawiam, jakim sposobem się odnalazł na TikToku, bo też jestem w tym momencie osobą uczącą się. Wy tu jesteście ekspertami i mi pokazujecie, na czym on działa i z ciekawością was słucham. Jak to widzicie, Samanto, Dawidzie? Co takiego przyciąga młodych jeszcze do TikToka?
To ja dorzucę, żeby nie powtarzać się podarku, to dorzucę to, że jakby porównać YouTube czy i TikToka, no to nakład pracy, przynajmniej jeśli chodzi o umiejętności. Tutaj na myśli mam montaż głównie. Żeby wrzucić jakiś film na YouTube, żeby to dobrze się oglądało, no to trzeba spędzić trochę czasu, pouczyć się różnych programów. Natomiast TikTok ma wbudowany i też często aktualizowany sposób edytowania filmów. I ta edycja jest bardzo krótka. Bardzo dużo rzeczy można robić, bardzo dużo kreatywnych, więc to jest właśnie aplikacja, która daje mnóstwo rozrywki. Można się pobawić, czerpać radość właśnie z tego, że widzimy jakiś trend, podoba nam się muzyka i mamy pomysł, jak to zrobić po swojemu, więc cały też ten proces jest po prostu zabawą. A jeśli dodatkowo mamy jakieś interakcje z odbiorcami, no to wiadomo, że jest większa frajda, tak, że to nie nagrywamy tylko dla siebie, tylko jeszcze ktoś ma z nami interakcję. To, co zauważyłam, co przynajmniej moi odbiorcy, co lubią w TikToku, ja myślę, że tego tak nie ma właśnie w innych mediach społecznościowych, to jest na przykład możliwość odpowiadania przez wideo, czyli jeżeli ktoś zada jakieś pytanie, to często mam proszę odpowiedz w filmie. Tak? Wtedy jakby bezpośrednio odpowiadam na to pytanie, więc taka możliwość odpowiedzenia, ale właśnie face to face, a nie tylko tekstem, więc to na pewno też jest takie atrakcyjne. No i sam wydaje mi się czas oczekiwania. Na TikToku jesteśmy, przez to, że to jest aplikacja mobilna, to bardzo często korzystając z niej, jakby możemy w dowolnym momencie nawet odpowiedzieć właśnie na komentarz, czy nawet wydaje mi się, że tutaj też jest istotne, jeżeli chodzi o algorytm, to jeszcze to, że długość tych filmów, czyli to, że od 15, kilka sekund to może być, do minuty, też sprawia, że łatwiej nam jest się wciągnąć. O, tutaj Kasia Okiem-Belfra, to jest jedna właśnie z pierwszych nauczycielek, którą zaobserwowałam i Kasia też niesamowite rzeczy robi, ma niesamowity kontakt z uczniami i też to, co robi niezwykłego, to ociepla wizerunek nauczyciela na TikToku, więc cieszę się, że jesteś tutaj z nami. To już tak jakby trochę w oderwaniu do tego, ale zobaczyłam właśnie jej komentarz, więc chciałam się odnieść. Natomiast jeszcze coś, co wyróżnia TikToka, no to właśnie możliwość spotkania drugiego człowieka, tak jakby bardziej bezpośredni sposób. Bo na Instagramie czy na Facebooku mamy zdjęcia, możemy też robić live'y, ale na TikToku przez to, że też tam mamy możliwość live'ów, ale przez to, że nagrywamy te krótkie filmy i właśnie możemy odpowiadać też przez wideo, a nie sam tekst, to ta relacja jakoś jakby jest mocniejsza, tak? Przez tę bezpośredniość i wydaje mi się, że krótszy czas odpisywania. Wydaje mi się, że to jest właśnie jakby specyfika też mediów, ile czasu spędzamy na danym mediu społecznościowym i jak na przykład wygląda właśnie komentowanie. Wydaje mi się, że tutaj TikTok jakby jest górą w tym. I a propos odpowiedzi, można odpowiadać na filmy innych użytkowników, jeżeli nie zablokowali takiej opcji, robiąc duety. Czyli możemy też odpowiedzieć danemu twórcy, nagrywając, czy właśnie odpowiadając, też pokazując siebie, tak? Albo na przykład pokazując, nie wiem, jeżeli ktoś nam pokazuje jakąś książkę, to my też możemy zrobić duet i na tę książkę możemy też pokazać swoją. To tyle o mnie, ode mnie, zobaczymy, co jeszcze Dawid powie. Ja się zgadzam w 100% ze wszystkim, co zostało powiedziane, tylko spróbowałbym jakby dorzucić takie rozróżnienie, że zależy, czy użytkownik TikToka jest tylko odbiorcą, czy jest też twórcą. Bo jeżeli chodzi o odbiorców, to TikTok w najlepszym takim... Ucina, nie wiem, czy mnie słyszycie, czy widzicie? Troszkę ucina, ale słyszymy. Czy to tylko u mnie? Teraz już cię słyszymy. Okej, okay, to coś chwilowo gdzieś tam nawalało, więc jak z perspektywy odbiorcy TikToka, to jest platforma z memami i nie wiem, czy dla każdego to określenie jest zrozumiałe, ale tak jak obrazki w internecie się pojawiają, które są na swój sposób reprodukowane, przerabiane w jakimś konkretnym motywie czy kontekście, to w dużej mierze te takie najpopularniejsze, najpowszechniejsze TikToki są właśnie memami w formie wideo.
To tak z kolegą, który pisał jakąś pracę dyplomową na jakimś kulturoznawstwie o TikToku, dyskutowaliśmy dużo i stwierdziliśmy, że to określenie mem jest idealne tutaj. Więc no, jeżeli ktoś jest z podobnego pokolenia jak ja i może kiedyś w przeszłości na Joe Monster czy jakimś na Ingagu spędzał dużo czasu, albo na demotywatorach czy Quake'u, to myślę, że TikTok jest naturalną ewolucją tamtych kanałów. Jeżeli jest się odbiorcą, no to przyswajanie tych treści TikTokowych jest właśnie takim scrollowaniem i obserwowaniem tych treści w formie wideo, które się dużo łatwiej też przyswaja, bo to zaangażowanie ze strony odbiorcy jest na dużo niższym poziomie. Też z perspektywy odbiorcy bardzo łatwo jest mieć kontakt z tymi twórcami. W sensie to, co powiedzieli i Darek, i Samantha, naprawdę TikTok dla mnie był pierwszym takim medium, a ja działałem wcześniej i na Instagramie, i na YouTubie, i na Facebooku dużo. TikTok to jest pierwsze takie miejsce, w którym ja poczułem, że jestem naprawdę w jakiejś społeczności. I że gdzieś tam jest ta komunikacja dwustronna, że ja tworzę te treści, ale dostaję bardzo duży feedback i właśnie naturalnie jestem w stanie na te treści też odpowiadać, a niektórzy mi w ogóle odpowiadają i to też jest ekstra. Teraz w święta nagrywałem na przykład takie filmy, jak drukuję na drukarce 3D foremki do ciastek, jakieś specyficzne i mówiłem w tym filmie, że to jest nie do końca zdrowe, że ten proces drukowania i sam materiał, z którego się drukuje, to nie są rzeczy, które powinny mieć kontakt z żywnością i w ogóle ja sam na to nie wpadłem, a ludzie ponagrywali duety do mojego filmu, że wystarczy przecież tą foremkę papierem jakimś, folią spożywczą owinąć i wyciskać te ciasteczka w ten sposób, więc naprawdę ta komunikacja jest bardzo płynna, bardzo lekka, bardzo łatwa we wszystkie strony, te duety w ogóle to jest mistrzostwo świata i tutaj komentarze też się pojawiały, widziałem, że możemy nagrać duet z Marylą Rodowicz czy z kimś tam. Mhm. Ja jestem w ogóle z perspektywy odbiorcy największym fanem TikToków muzycznych. W sensie na przykład jedna osoba coś zaśpiewa, druga osoba się do tego dogrywa z gitarą, trzecia osoba z perkusją. To jest takie coś, na czym ja najwięcej czasu jako odbiorca na TikToku spędzam. Tutaj jakichś takich cudownych dygresji typu, że ktoś tam się na TikToku spotkał w tydzień, nagrał razem piosenkę i ta piosenka była w jakimś tam top 10 pop na przykład na Spotify. To ja takich anegdotek mógłbym potąd wymieniać i opowiadać. I to jest to, co mnie w TikToku bardzo, bardzo fascynuje też jako odbiorcę przede wszystkim. Mhm. I jako twórca, bo to też, tak jak mówię, trochę inna para kaloszy, o tym algorytmie może dopowiem. Nie będę wchodzić w szczegóły techniczne, bo to moglibyśmy kolejnego live'a zrobić o algorytmie TikToka. Mi się wydaje, że ja ten algorytm całkiem nieźle rozgryzłem. Może kwestia mojego gdzieś tam wykształcenia właśnie związanego z programowaniem. Zapisujcie, nagrywajcie, dostaniecie tutaj za darmo algorytm. Nie, właśnie o algorytmie nie będę dużo mówić. Chciałem tylko powiedzieć, że ten algorytm TikToka jest bardzo liberalny. To jest to, co powiedział Darek, że każdy film, nieważne ile ma się obserwujących, może się stać wiralem i z dnia na dzień zdobyć kilka milionów wyświetleń. I to jest chyba to, co ludzi, którzy wchodzą na TikToka i chcą coś tam nagrywać, kusi najbardziej. Jakaś forma ego, zaspokajania tego ego, karmienia tego ego tymi filmami, bo no ten algorytm w skrócie działa tak, że najpierw ten film jest pokazywany jakiejś grupie, jeżeli w tej grupie się dobrze przyjmie, to jest pokazywany w większej grupie, jeżeli w tej większej grupie się przyjmie, to jest jeszcze w większej grupie pokazywany, aż się gdzieś tam to zainteresowanie nie wygasi. Na Facebooku czy Instagramie faktycznie trzeba mieć jakąś społeczność już wokół siebie i ciężko się dociera do nowych osób, a TikTok nawet odbiorcom takim, których już dobrze zna i wie mniej więcej, co im się podoba, pokazuje co jakiś czas też nowe treści, tak tylko, żeby im powiedzieć, ej, a może to ci się też spodoba, żeby ich podtrzymać, ich uwagę, jakieś takie zainteresowanie, żeby oni się nie znudzili. I ta siła algorytmu jest właśnie największą potęgą TikToka, no i ta społeczność, to ciepło, nie wiem, jest tam jakoś tak naprawdę miło i przyjemnie z perspektywy i twórcy, i odbiorcy. Mhm. Słuchajcie, będziemy powoli zmierzać do końca, jeszcze mam takie dwa pytania, też trochę one wynikają z tego, co piszecie, więc może zadam oba i na które będziecie chcieli odpowiedzieć, to odpowiedzcie. Tak nawiązując do naszego tematu, TikTok jako właśnie przestrzeń do uczenia się i do nauczania, jak widzicie właśnie w takim, nawet już w kontekście takim może edukacyjnym, ale pozaszkolnym, czego uczniowie się uczą oprócz tych rzeczy, które powiedzieliśmy wcześniej, czyli oprócz tego, że tutaj dostają tę relację, możliwość odpowiedzenia na swoje potrzeby. Gdyby was któryś nauczyciel spytał o to, ale czego oni się tam uczą, czy są jakieś takie kanały,
właśnie bardziej edukacyjne, które są zorientowane jednak na to, przed czym przestrzegał trochę Darek, ale właśnie na taką zorganizowaną edukację medialną. A drugie pytanie to jest, dotyczy tego, gdybyście właśnie inni dorośli was pytali, od czego mają zacząć, chcą wejść w tą przestrzeń TikToka, jakieś takie proste rady dla początkujących nauczycieli, co robić ewentualnie, czego nie robić, to byłbym też wdzięczny, gdybyście tutaj się do tego odnieśli. Dobra, ja nie mogę, bo wyskakuję z bloków. Ja wrócę do tego... No oczywiście, że tak. Znaczy, ja, nie przedstawiliśmy się, więc może nie wszyscy wiedzą, że ja jestem takim. Na koniec się przedstawię, bo ja jestem, ta szkoła, w której prowadzimy zajęcia angielskie, nazywa się Demokratyczna. Moje dzieci, mimo że powinny teoretycznie, w ogóle nie chodzą do szkoły, jesteśmy taką unschoolingową rodziną, to znaczy oni się w ogóle niczego nie muszą uczyć, a mimo wszystko umieją czytać, wyobraźcie sobie, umieją liczyć i to z przyjemnością to robią. I to, co ja chciałbym zasugerować, szczególnie w kontekście TikToka. Już ja nie będę teraz tutaj zmieniał szkoły w trakcie tego naszego 60-minutowego spotkania, ale przynajmniej na TikToku moja propozycja jest taka, nie właśnie tam z buciorami i nie róbcie biologii na TikToku, ani ekonomii na TikToku, ani na angielskiego na TikToku. Już są ludzie, którzy to robią, spoko. Ale wy, jak macie te swoje dzieciaki albo macie swoich uczniów, to usiądźcie z nimi przez 20 minut, powiedzcie, jeżeli mają TikToka, i niech po prostu siedzą sobie na tym TikToku. Podchodźcie do nich, zobaczcie, co oni tam robią i spróbujcie się tym pozachwycać, co oni tam robią sami z siebie. Jak macie koniecznie potrzebę tego, żeby to sobie zracjonalizować, to nie wiem, przejrzyjcie sobie, jakie są kompetencje kluczowe, które są sugerowane jako te, które będą przydatne w XXI wieku i spróbujcie sobie przeanalizować to, co dzieciaki tam robią. Kreatywność, ekspresja, wyobraźnia, analiza informacji. No, spójrzcie i bądźcie po prostu z nimi. I niech oni robią tam to, co oni robią, a wy ewentualnie możecie sobie to na swój dorosły język przemyśleć i zrozumieć po swojemu nauczycielskiemu. Darku, ja się nie spodziewałem, że my się tutaj możemy w czymś nie do końca w 100% zgodzić, ale ja tutaj wejdę w małą polemikę z tobą, bo ja na przykład jak ja lubię historię, dlaczego nie mam wejść na TikToka, żeby poopowiadać o tej historii z taką intencją, że ktoś się czegoś fajnego ode mnie nauczy, że pokaże to w sposób skrótowy, ciekawy, atrakcyjny, jakieś zagadnienia, które ewentualnie mogą się przydać uczniowi do zrozumienia jakiegoś materiału, z którym się musi zmagać. Więc jakby tutaj... Oczywiście zgadzam się z tobą, żeby nie wchodzić z butami, ale z drugiej strony, jeśli się interesuję jakąś dziedziną, no to mogę się zastanowić nad tym, że część tej mojej wiedzy sprzedam i sam będę miał z tego satysfakcję, a może komuś to przyniesie korzyść. Tak jak działa to na YouTubie, ja się bardzo dużo uczę z YouTuba i cieszę się, że tam są też treści edukacyjne. I też chciałbym wejść na YouTuba z bardziej z treściami edukacyjnymi, a kto chce, to sobie weźmie, a kto nie chce, to sobie nie weźmie. Nie? Tak też z tej perspektywy na to patrzę. Wiesz co, no ale kluczowe jest tutaj słowo, którego użyłeś na początku swojej wypowiedzi, czyli intencja. Mhm. Jeżeli wchodzisz z intencją, że się chcesz podzielić czymś, co jest dla ciebie żywe, co ciebie kręci, co po prostu wybuchniesz, jak tego nie pokażesz jeszcze komuś, to spoko, rób sobie co chcesz. No, wolny człowiek, możesz sobie na TikToku robić, co dusza zapragnie. Ale ja wiem z całą pewnością, że zaraz znajdą się goście, którzy będą zadawać pracę domową, obowiązkowe nagranie TikToka z języka angielskiego, w którym zrobisz to i siamto. Mhm. I tego chciałbym uniknąć. Więc... Dobra, już rozumiemy się chyba. Dzięki. Samanto, Dawidzie, jakbyście się do tego odnieśli. Kurczę, bo były dwa pytania. Pierwsze to, one zmierzają do tego, tak? Pierwsza rada, jakiej udzielibyś dorosłym, a drugie jego pytanie, już sam zapomniałem, szczerze mówiąc. Nie, no żartuję. Gdybym treści edukacyjne.
Nie będę mówić tylko do nauczycieli, ale tak może też do rodziców. A propos tego, co Darek powiedział, że warto z dzieckiem gdzieś tam się przyglądać temu, co robi, albo gdyby ktoś dorosły chciał w ogóle dopiero sprawdzić TikToka, co tam jest, to też Samantha o tym mówiła na samym początku, że ten algorytm musi się nas nauczyć. Dopóki algorytm się nie nauczy tego, co nam pokazywać na TikToku, to będzie nam pokazywać najpopularniejsze treści. Więc jest bardzo dużo tańczących nastolatków i nie każdego to przekonuje i niektórzy mają w związku z tym taki stereotyp TikToka, że no tam to się nic nie dzieje, tylko jakieś dziwne tańce do jakichś tam dziwnych piosenek albo ruszanie ustami do tekstów, tak zwane lipsynki. Gdybym ja miał coś zasugerować, czy to nauczycielom, czy rodzicom, czy w ogóle dorosłym, którzy chcą zacząć w ogóle przygodę z TikTokiem, to można sobie ręcznie wyszukiwać i hashtagi, które potencjalnie nas zainteresują, i twórców. Jakby jeżeli macie kogoś, kogo obserwujecie na Instagramie albo na Facebooku, to z ogromnym prawdopodobieństwem on na TikToku również jest albo był chociaż przez chwilę, żeby sprawdzić tę platformę, i można sobie po nazwisku szukać tych osób, które nas interesują, obserwować, i to już jest dla algorytmu jakaś informacja, co nas interesuje. Jak już oglądamy tą stronę główną TikToka, gdzie tam się palcem przejeżdża i te filmy lecą jeden po drugim, tak zwane dla ciebie, czy for you page po angielsku, to lajkować te rzeczy, które nam się podobają, i jak coś nam się nie podoba, to można przytrzymać palec i kliknąć nie interesuje mnie to. I ten algorytm też się dzięki temu szybciej uczy. Można trochę sprowokować ten algorytm do pokazania mu, co nas realnie interesuje. No i wtedy prędzej zaczniemy dostawać faktycznie może edukacyjne treści na jakiś temat, które nas interesują, rozrywkę w temacie, które nas interesuje i tak dalej. No, był taki, nazwę to trendem, mam nadzieję, że nie wiem, czy to nie jest zbyt niezrozumiałe określenie, bo na TikToku te wszystkie memy są nazywane trendami i to jest właśnie jakiś taki schemat, w związku z którym się podąża, tworząc kolejne filmy, i że podobne filmy ludzie do siebie robią, to jest nazywane trendem właśnie. Był taki trend, że tam dziewczyny sugerowały sobie, żeby nagrać czy sprawdzić, co ich partnerzy, chłopaki, oglądają na tym TikToku, jak wygląda ich ta strona główna, że to trochę mówi o człowieku. No i to taki żart miał polegać na tym mniej więcej, że u większości facetów, jak się tego TikToka przegląda, no to są właśnie tańczące dziewczyny, często w jakimś tam negliżu. No, algorytm będzie nam pokazywać to, co lubimy, więc jeżeli my lubimy takie rzeczy, no to takie rzeczy też nam się będą wyświetlać. Tak samo zresztą na Facebooku i Instagramie, więc tutaj się nie ma co oszukiwać, ja też jakby prawie w ogóle nie widzę na Facebooku rzeczy od moich znajomych, bo ja Facebooka traktuję głównie jako takie miejsce, jako forum, więc tylko grupy mi się wyświetlają na Facebooku, ja tylko grupy oglądam i w związku z tym też nie mam poczucia zmarnowanego czasu. No na TikToku, jak sobie wyklikamy odpowiednie rzeczy, no to też te rzeczy bardziej dopasowane do nas będą się wyświetlać. I właśnie analogiczna rada, jeżeli wasze dziecko chce korzystać z TikToka, a wy się boicie, że gwiazdy porno zaczną mu się wyświetlać, o których wspomniał Darek, które faktycznie na tym TikToku są. Zresztą no, na Facebooku i na Instagramie też są, czy mają kanały na YouTubie, więc to też nie jest tak, że TikTok tu jest jakimś wyjątkiem. To jeżeli na początku my z tym dzieckiem razem może będziemy oglądać tego TikToka, czy wesprzemy swoje dziecko w właśnie polubianiu rzeczy, które są, na które się zgadzamy może częściowo, bo to też w pełni się tego narzucić nie da i mam nadzieję, że nikt nie będzie próbował tego narzucić, bo to też w jakimś stopniu jest przestrzeń. No wiadomo, że warto kontrolować, ale z umiarem. To no, też jeżeli na początku włożymy jakąś pracę, żeby wspólnie ogarnąć tego TikToka z dzieckiem, to jest większa szansa potem, że na nieodpowiednie treści, czy takie, których byśmy nie chcieli, to dziecko trafiać nie będzie po prostu. Więc tu może tak, jeżeli chodzi o zaczęcie. Tak, i tyle, bo to na oba pytania chyba odpowiada tak naprawdę. Tak. Ja to jeszcze przypomnę te pytania. Pierwsze właśnie o poradę dla dorosłych, a drugie, czy no, widzicie potencjał edukacyjny, taki już nawet akademicko czy szkolny w TikToku? No to tu też odpowiedziałem na swoim przykładzie, jakie rzeczy robiłem. Jestem przekonany, że jest przestrzeń na to, żeby tą edukację uprawiać, i ona jest bardzo liberalna też, bo nawet jak ja robię wykład na live'ie, to na tego live'a przychodzą tylko ci, którzy chcą. Jakby jakieś tam, jak ktoś nie chce, jego temat nie interesuje, dostałem czasem komentarz nuda, a powiedziałem okej, to nara, nie musisz oglądać. I tyle. Tak. Dzięki. Nie wiem, czy ja bym coś dorzuciła, jeśli chodzi o rady na początek. Ja chyba mocno bym właśnie podkreśliła to, co mówił Darek na początku, żeby tam po prostu być, towarzyszyć, spróbować zrozumieć, że to jest bardzo ważne, i właśnie pokazać swoją twarz człowieka, jeżeli wchodzimy tam, zwłaszcza jako nauczyciel, że to jest bardzo, bardzo ważne.
Natomiast czego mogą się młodzi nauczyć? W zasadzie wydaje mi się, że chyba nie ma takiej dziedziny, której by się nie mogli nauczyć, bo są tutoriale z szydełkowania, są wskazówki, nie wiem, jak poradzić sobie, kiedy masz atak paniki, albo nie wiem, jak się przygotować na wizytę u dentysty. Jakby no, są eksperci w zasadzie z każdej dziedziny i każdy właśnie po swojemu szuka tej swojej drogi, jak może przekazywać swoje treści. Więc tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, czego szukamy i co nam się podoba, to na pewno znajdziemy tam. I tak też jest w przypadku młodych odbiorców. Jeśli szukają wsparcia, jeśli szukają konkretnej wiedzy, to też to tam znajdą. Słuchajcie, i tutaj jeszcze na koniec, bo pominąłem jedno pytanie, a się pojawiło i może takie dla rozproszenia lęków, żeby nie pozostało nieodpowiedzialne, że jest taka legenda miejska może, a może nie, że między filmikami wyskakują makabryczne, nieodpowiednie pytania, wyzwania, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Ja mogę chyba się odnieść do tego, bo wydaje mi się, że wiem, o jaki artykuł chodzi, bo jakiś czas temu, dosłownie na dniach, pojawił się taki mocny właśnie artykuł na temat różnych challenge'y, które kończyły się śmierciami. No właśnie, to są takie bardzo skrajne przypadki. Natomiast kiedy... No nie wiem, akurat to też powiem jedną historię. Ja nie trafiłam na ten film i go nie zobaczyłam, nie widziałam, ale widziałam mnóstwo filmów na temat tego, by nie oglądać konkretnego filmu, jeśli się wyświetli, bo on właśnie zawiera takie treści makabryczne. Ten film został bardzo szybko zdjęty z TikToka i właśnie tak jak tutaj Darek wcześniej mówił i Dawid, jakby to, jak tam działa społeczność, czyli wszyscy nawzajem o siebie dbamy, tak? Ostrzegamy się ewentualnie przed właśnie jakimiś niebezpiecznymi treściami, bo wiadomo, że nawet jeżeli TikTok zdejmie dany film, to znajdzie się jakaś osoba, która wcześniej go zapisała i po prostu puszcza dalej, żeby stał się wiralem. Natomiast jako no właśnie odbiorcy bardzo szybko reagują na to i nie, no właśnie nie pozwalają. Dużo jest tam odpowiedzialnych dorosłych, którzy zwracają uwagę na to i po prostu ostrzegają przed tym, przed danymi treściami, jeżeli się pojawiają, albo właśnie zgłaszają. Natomiast takie treści, one są zdecydowanie rzadkością. Z tego względu, że wydaje mi się, że tam jednak ta taka opieka TikTokowa, chodzi mi o jakby dbanie jednak o te standardy i bezpieczeństwo, też ze względu na popularność tej aplikacji, no musi być wysokie. Tak? Czyli jest taka wysoka opieka i jest społeczność. Słuchajcie, zaczęła mi to przypominać taką społeczność trochę samoregulującą się, społeczność uczącą się, która reaguje na takie przejawy naruszania pewnych reguł, pewnych zasad i sama to eliminuje, czy sama namawia innych, aby temu nie poświęcać uwagi. Czyli nagle z takiej aplikacji, która jest postrzegana jako źródło niebezpieczeństw, jednak, no to tak ja słyszę bardzo często komentarze, nagle tutaj z naszego spotkania wyłania się taki obraz troszeczkę inny, albo pokazujący też inną stronę TikToka jako przestrzeni, gdzie ludzie sami siebie pilnują, sami siebie regulują i tworzą taką fajną społeczność. Rozumiem, że potwierdzacie to, Darku i Dawidzie, że tak, ja tylko mogę tylko dopowiedzieć, funkcjonują, że te artykuły się dobrze klikają i że to jest specyfika dzisiejszych mediów, tak? Jakby na Facebooku się dzieją takie same rzeczy, czy Facebook ma bardzo podobne problemy, typu, że ktoś robi transmisję na żywo z jakiegoś, no nie wiem, były jakieś tam kontrowersyjne sytuacje, że z jakiejś strzelaniny, czy z jakiegoś zamachu, już teraz nie pamiętam dokładnie konkretów, no ale wszędzie, gdzie jest możliwość, że każdy jeden człowiek może na żywo nagrywać, to jakby nie da się tego wszystkiego kontrolować. I żaden robot, żaden algorytm tego nie skontroluje, jeżeli te rzeczy dzieją się na żywo.
TikTok jest pod ostrzałem, myślę, ze względu na to, że nie ma jeszcze takiej dobrej reputacji, a wręcz ma złą reputację często w porównaniu do Facebooka, czy Instagrama, czy innych tych mediów. I ludzie odruchowo chętniej klikają, żeby się dowiedzieć, co tam znowu złego na TikToku się stało. Mhm. Ja się nigdy nie spotkałem z niczym takim, co by mnie jakoś mierdziło. Jak mnie coś mierdzi, to właśnie tacy... Ten problem z live'ami. Nie wiem, czy gdzieś tam poruszać bardzo, bardzo ten temat, ale... No, ja mam dużo do zarzucenia, jeżeli chodzi o live'y i o to, jak niektórzy te transmisje na żywo prowadzą, żeby wyłudzić pieniądze i żeby jakoś na tym zarabiać. To jest taka rzecz, przed którą przede wszystkim przestrzegał młodzież. Ale poza tym to na TikToku jakoś nic złego czy kontrowersyjnego ja osobiście nie spotkałem. To jest takich mitów największych, no to jest to, że tam jakaś dziewczynka ostatnio w ramach jakiegoś challenge'u umarła. Jakieś takie wyzwania, że tam się sikało w spodnie czy coś, no nie wiem, ja ze 2 lata chyba siedzę na TikToku i ani razu mi się taki film nie wyświetlił. Ale nie wykluczam, że to się dzieje i to na pewno gdzieś jest. Tylko to wcale nie jest tak popularne, czy to nie jest tym głównym trendem na TikToku, jak to media próbują rozpromować, żeby mieć więcej kliknięć w reklamę i więcej na tej reklamie zarobić na stronie. Dlatego chciałem, żeby to brzmiało na koniec, bo rzeczywiście, ponieważ mało się zna TikToka, to krążą takie same legendy, jakie krążyły o Facebooku, gadu-gadu, YouTubie i w Instagramie i wszystkich innych platformach. Po prostu musimy się oswoić z tą aplikacją, z tą stroną i zobaczymy, że tam są podobne mechanizmy jak w internecie. Bo nawet no, takie treści erotyczne, o których wspominaliście, to czy łatwiej znaleźć treść erotyczną na TikToku, czy w ogóle w internecie, gdzie to jest najczęściej wyszukiwane słowo i na każdym kroku są te treści. Nie? Tu są chociaż jakieś mechanizmy regulacyjne, a na wyszukiwarkach tych popularnych no, właściwie co wpiszemy, to nam wyskakuje, jeśli nie ma jakichś zabezpieczeń. Tutaj ja muszę zaprotestować. No, jest różnica, bo jednak w wyszukiwarce użytkownik musi być proaktywny. Cokolwiek związanego z seksem musi wpisać do tej wyszukiwarki, żeby te treści do niego trafiły. No, już większość rodziców jakieś tam ograniczenia wprowadza w wyszukiwarkach dla swoich dzieci. Natomiast na TikToku no, ten feed, który trafia do ciebie na ekran, on nie wymaga twojej aktywności. On do ciebie dociera takim czy innym sposobem, już o algorytmie żeśmy gadali. Ale ja jeszcze chciałem na chwilę do tych mikropłatności małą uwagę, bo to też jest mega ciekawy temat o tym, jak jedna z tych kluczowych umiejętności, które dzieciaki powinny posiąść, to znaczy zarządzania budżetem i podejmowania decyzji o tym, co zrobić z własnymi pieniędzmi. I to jest świetny przykład, no nie? Że tam jest, podobnie jak w grach online'owych, jakby jest nieograniczona możliwość wydawania pieniędzy i ograniczoność zasobów. I ja postrzegam to jako mega wartość. Mój syn wybombił dla mnie nieakceptowalną ilość pieniędzy na jakieś skiny w Brawl Stars, no ale przyjął z tego bardzo, bardzo poważną lekcję. Wolę, że wydał teraz 300 zł na skiny w Brawlu, niż żeby kupił kredyt, jak będzie miał 28 lat, na którego nie będzie stać. Więc ja... I mam lekcję ekonomii też. Tak. Dokładnie, okay. Tylko to jest prawdziwa lekcja ekonomii, a nie przychodzi typ i gada, jak to powinno być. No nie? Więc to też jest... Spojrzałbym na te mikropłatności jako danie możliwości młodym osobom na to, żeby zobaczyć, jak się zarządza własnymi pieniędzmi, a nie przestrzegał przed tym. Oczywiście nie dajemy dziecku karty bez ograniczenia górnego, takiego, które jest dla nas nieakceptowalne. Ale to też warto o tym podkreślić, że rzeczywiście mogą polecieć za tym pieniądze, jeśli nie zachowa się odpowiedniej ostrożności. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wizytę tutaj u mnie. Bardzo dziękuję Wam za komentarze, za aktywność. Mieliśmy tutaj stałą grupę śledzącą. Pojawi się też pytanie, czy film będzie dostępny. Jak najbardziej. On się tutaj przetworzy, to będzie można go udostępniać, będzie można go pokazywać też innym zainteresowanym tematem, żeby się dowiadywać, czym jest TikTok i troszeczkę go oswoić. Dziękuję Samanto, dziękuję Darku, dziękuję Dawidzie za przyjęcie zaproszenia. Być może jeszcze będzie okazja kiedyś się spotkać i za jakiś czas porozmawiać o tym, czy się TikTok zmienia, albo ewentualnie w jakichś innych platformach. To też Was powiadomimy, jeśli
takie kolejne media społecznościowe będziemy sobie analizować. Raz jeszcze wszystkim dziękuję. Trzymajcie się. Miała być z nami jeszcze Agnieszka, ale no z pewnych przyczyn nie mogła do nas dotrzeć, więc tu w imieniu przepraszam, że nie było jej na tym spotkaniu. Trzymajcie się ciepło, dużo energii. No i skorzystajcie, wejdźcie na TikToka, zobaczcie, jak on funkcjonuje. Można znajdzie się tam coś dla siebie. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję. Pa, dzięki.